Powiedz lepiej, z kim walczysz dzisiaj, co dla przeciwniki? Z jakimś słabiakiem z Holandii. Jakiś tam Holender. To się nazywa brak szacunku dla przeciwnika. Nie jest brak szacunku, Tomek, tylko to jest pewność siebie. Muszę wierzyć w siebie. Pan Menties się nazywa z Holandii. Jaki Menties? Nie znam. A co sądzisz w ogóle o tych zawodach? Generalnie pomysł bardzo fajny, tylko szkoda, że wykonanie nie jest troszkę lepsze, bo naprawdę jesteśmy na dużych targach w Niemczech. Wykonanie tych zawodów pozostawia wiele do życzenia. Scena jest dosyć mała, znajduje się w takim punkcie, gdzie raczej zbyt wiele osób nie przechodzi tutaj. No czemu? Jest pełno teraz. Aczkolwiek myślę, że te sceny na dole są w takich miejscach bardziej strategicznych. Ale bardziej chyba kosztowne, podejrzewam. Pewnie tak. To jest chyba inny troszeczkę, jak jeżeli nie rozumiesz, to troszeczkę jest inny pomysł tego wszystkiego. Przede wszystkim te trzy kamery, które sfilmują, później coś tam ukręcą. Walki, które będą dobre, to zostaną. Walki, które beznadziejnie po prostu wyrzucą. I pójdzie, rozumiesz, na Eurosport. Maybe. I koniec. Tak, no to jest generalnie, wszystkie te walki są robione po to, żeby one zostały gdzieś tam w Eurosporcie puszczone w tych cotygodniowych odcinkach. I raczej Neil koncentruje się na tym, żeby wyłapać te walki takie dłuższe, bardziej ciekawsze dla oka niż walki, które tam, powiedzmy, przyciągnęłyby dużą rzeszę kibiców i zaciekawienie. Ale powiedzmy tak, święta nie ma, prawda? Nie ma czegoś takiego, no nie wiem, bywam na różnych zawodach, ale nie ma takiej atmosfery, gdzie można na przykład, wiesz, wow, pobawić się, zobaczyć, dokładnie, coś, wiesz, adrenalinę jakąś trochę. To jest raczej robione tylko po to, żeby nagrać taka martwa materia. Bez publiczności, wszyscy tylko ci zainteresowani, którzy przyjechali popatrzeć na te walki. Prawdopodobnie teraz będzie walczyć nas Tomek chyba, co? Tomek bardzo dobrze nastawiony do walki. Nawet złoń mu dupę z Ameryki i będzie po nim, wiesz. Tak czuję, wiesz? Myślę, że... Ten Wieliciowa, tak pamiętam, kiedyś startował w kategorii do 60 kg, to 86 tak trochę mi się przytyło, nie? No ale Tomkowi też. Tomek był malolat, a Simon już jest stary wyżerać, wiesz? Tak, no, jak ja Michael Manson, ważył też 95 kiedyś. No, teraz generalnie wszyscy idą do góry. Wszyscy zmieniają kategorie wagowe na wyższe. Ja mam nadzieję, że Tomek i Mariusz wygrają swoje pojedynki dzisiaj. A o siebie nie jesteś pewny tego? Ja muszę wygrać. Ja muszę wygrać. Nie mam wyjścia. Sądząc po rozgrzewaniu, chyba tak. Co jeszcze powiesz? Co jak ci mistrzostwa Polski? Bardzo dobrze. Start, no nie wypadł mi najlepiej. Aczkolwiek przegrałem tylko z Mariuszem i z Darkiem Muszczakiem. Mariusz troszkę poza zasięgiem moim jeszcze na zawodach, a z Darkiem myślę, że gdybym nie zaspał startu i mógł wejść swoją technikę, czyli flag, myślę, że spokojnie mógłbym z nim wygrać. No niestety mój nadgarstek jest jeszcze za słaby troszkę i zaspałem start i Darek wystartował w górę i nie mogłem nic zrobić. Ale jest to jakaś tam nauczka na przyszłość i mam nadzieję, że na najbliższych zawodach już będę mógł pokazać, że już mogę naprawdę nawiązać walkę z zawodnikami, którzy na podium z tej kategorii 100 kg w tym roku byli, także